4, 3, 2, 1, W Brennej stawiają na rower, a to za sprawą maratonu, który co roku odbywa się w malowniczych rejonach Beskidu Śląskiego. Bike Atelier MTB przyciąga do Brennej blisko 700 miłośników górskiej jazdy rowerowej. Jest to nasza piąta edycja tegorocznego cyklu Bike Atelier Maratonu MTB. Jesteśmy drugi raz w górach. Czeka nas, nie nas, no może zawodników, czeka bardzo ciężka trasa. Sprzyja nam dzisiaj pogoda, więc myślę, że wszystko będzie fajnie i zakończymy wyścig z uśmiechami. Bike Atelier MTB to propozycja rodzinnej rywalizacji bez ograniczeń wiekowych na trzech dystansach. Pro, hobby i family. Impreza dedykowana jest również zaawansowanym zawodnikom, jak i tym, którzy jazdę na rowerze traktują czysto amatorsko. Trasa pro liczy 44 km, hobby około 27, natomiast family to jest około 16 km. Cieszymy się bardzo, że tyle teamów, tylu zawodników wspaniałych po raz kolejny zagościło w naszej gminie, kibiców. Dla nas to jest duże sportowe wydarzenie. Myślę, że na stałe wpisze się w kalendarz sportowy naszych imprez w gminie Brenna. Jednak podczas tegorocznego maratonu organizatorzy postanowili nieco zmienić trasę pokonywaną przez sportowców. Zmieniliśmy i to w 80% trasę dla wszystkich dystansów. Jest trochę krótsza, trochę trudniejsza. Start mamy w zupełnie inną stronę, ale myślę, że właśnie ci ludzie, którzy poszukują wrażeń, będą zadowoleni i na pewno odbije się to pozytywnym echem. Czego mogą się spodziewać na trasie dzisiaj rowerzyści? No przede wszystkim ciężkich podjazdów, urozmaicanych zjazdów z luźnymi kamieniami, taka prawdziwa beskidzka trasa, trudna, ale bardzo przyjemna. W maratonie prócz dorosłych zawodników swoich sił spróbować mogą również dzieci. Startowały kategorie dziecięce Kido, to miało trasę około 3 km, a teraz będą ruszały o 12 trzy dystanse. Dystans family, to jest dystans rodzinny, dzieci z rodzicami lub opiekunami. Dystans hobby to jest dla zawodników, którzy są średnio zaawansowani rowerowo i jakoś sobie jeszcze do końca nie radzą. I dystans pro, taki prawdziwy, który będzie trwał około 5-6 godzin na niektórych nawet. Jest dużo ludzi, pogoda dopisuje, myślę, że będzie dobre ściganie. Dzisiejszy maraton już niedługo, jak nastawienie? Bojowe, no a jakże inaczej, góry, uwielbiamy góry, będzie wspaniale. Pogoda dopisuje, rewelacja. Komu pani kibicuje? Mężowi. Mhm. A to jego pierwsze wydarzenie, pierwszy udział? Nie, on jest stałym bywalcem. Liczycie sobie na przykład kilometry? Ile to już kilometrów przejechanych? Nie, po pierwszym milionie przestałem. Jak się okazuje, gmina Brenna słynie z rowerowych atrakcji. Każdy, kto przyjedzie na wypoczynek, może również zaznać aktywności fizycznej, wypożyczając rower w nowo powstałej stacji. Rowery w Brennej mają się bardzo dobrze. Przyjazne środowisko, wspaniale ukształtowany teren naszej gminy pozwala na uprawianie tego sportu nie tylko dla osób, które kochają ten sport pod względem wyczynowym, ale też dla rajdów rowerowych, rodzinnych, wypłaszczonych, bo to uwarunkowanie i ukształtowanie terenu jest takie, że można rzeczywiście z rowerem spędzać wolny czas w Brennej. Maraton Atelier MTB przyciąga wielu zawodników wyczynowej jazdy na rowerze dla całych rodzin. Przez cały rok można odwiedzać Brenną, aby pokonywać specjalnie wytyczone trasy wśród pięknej przyrody, otoczonej szerokim pasmem gór. Dodatkowo gmina przygotowała mapy, które kierują w najbardziej atrakcyjne miejsca. Górki wielkie na sportowo, a to za sprawą pikniku pod Buczem, który zorganizowano w ramach jubileuszu 70-lecia LKS-u Spójnia Górki Wielkie. Jednym z punktów programu był pokaz trików piłkarskich w wykonaniu mistrza świata Europy i Polski w freestyle football Pawła Skóry. No, piknik pod Buczem to jest tradycyjna impreza w Górkach Wielkich. Od kiedy jest otwarty rekreacyjny teren pod Brandysem, na którym się znajdujemy, odbywa się właśnie tutaj, ale co roku ma trochę inny charakter. W tym roku połączyliśmy go z jubileuszem 70-lecia istnienia Ludowego Klubu Sportowego Spójnia z Górek Wielkich, więc jest sportowy. Przewinęło się bardzo dużo tutaj piłkarzy. Nadal aktywnie klub działa, szkoli młodzież, nie tylko tą starszą, ale także ten najmłodszy na rybek.
z taką myślą, że w przyszłości ci zawodnicy zasilą szeregi pierwszej drużyny, czy też zasilą różne inne kluby z okolicy, które grają w mocniejszych ligach. W ramach pikniku pod Buczem organizatorzy zadbali również o oprawę rekreacyjno-artystyczną, co przyciągnęło zarówno mieszkańców gminy, jak i turystów z całego regionu. W międzyczasie odbywają się mecze poszczególnych grup młodzieżowych. Tam chłopaki grają na swoich rodziców, więc to jest bardzo atrakcyjna część tego dzisiejszego jubileuszu. Poza tym mieliśmy teraz występ orkiestry dętej, później mamy zaplanowane zabawę przy muzyce. Mamy animację dla dzieci, tajemniczy kuferek, jesteśmy z Rybnika. I tutaj mamy piłki do skakania, tor sensoryczny jest, mata do skakania. Bańki mydlane mamy, malowanie na folii. Piknik pod Buczem organizowany jest co roku, jednakże zawsze w innym charakterze. Wcześniej odbywał się w różnych miejscach i chyba nawet organizatorzy nie klasyfikowali tego jako cykliczną imprezę. To był po prostu tradycyjny piknik, który się musiał raz, dwa razy w roku odbyć w Górkach Wielkich. Miał bardzo różne tematy przewodnie, także chyba nie był nigdy liczony, ale no już długo to trwa. Staramy się, aby tutaj w Górkach też przynajmniej 2-3 razy w ciągu roku jakąś imprezę zorganizować. Akurat mamy to szczęście, że mogliśmy to wydarzenie połączyć z tymi obchodami 70-lecia klubu i myślimy, że no tak jak mówiłem, jak pogoda dopisze, będzie fajna zabawa i wszystko się uda. Jednak całe wydarzenie zostało poprzedzone rajdem rowerowym, w którym udział wzięły całe rodziny. Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny brać udział w takim festynie zorganizowanym łącznie z rajdem rowerowym. Jest to wspaniała zabawa, przede wszystkim dlatego, że to jest zabawa dla całej rodziny. Coś wspaniałego. Trzeci raz uczestniczymy w rajdzie rowerowym. To jest dla nas super przygoda. Wspólne spędzanie czasu, to jest najważniejsze. Uśmiech dziecka. Poznaliśmy wspaniałego pana z Jastrzębia, który przyjechał z Jastrzębia specjalnie, żeby wziąć udział w tym rajdzie rowerowym. Mówi, że 2,5 godziny do Brennej mu zajmuje czas, więc wspaniale. Podczas pikniku pod Buczem odbyła się również oficjalna ceremonia, w której zarząd LKS Spójnia Górki Wielkie wraz z wójtem Brennej postanowili podziękować za ciężką pracę, wręczając statuetki i listy gratulacyjne osobom zasłużonym dla klubu piłkarskiego. Powszechnie Noc Świętojańska, impreza inspirowana słowiańskimi wierzeniami, zwana też Nocą Świętego Jana, kojarzona jest z obrzędem puszczania wianków na wodę i innymi ludowymi rytuałami, mającymi swe źródło w dawnych pogańskich obrzędach związanych z dniem letniego przesilenia słońca. Noc Świętojańska to jest magnes. Magnes, który działa, jak widać. Przyciąga wiele wspaniałych osób, wiele turystów, bo jest to też wyjątkowa noc. Ta noc, podczas której pielęgnujemy tą przepiękną tradycję płonących watr i cieszymy się z tego, że gmina Brenna w ten sposób może i dawkować, i też czerpać korzyści z tego. Od 25 lat obchodzone święto, Brennej Święto Ognia. My pleciemy wianki, ale wianki wieszamy na domach swoich, żeby chroniły nas przed złymi mocami. Obchody Nocy Świętojańskiej w Brennej rozpoczęto od nabożeństwa poświęcenia ognia w kościele parafialnym, po którym w procesji z zapalonymi pochodniami uczestnicy przeszli na teren amfiteatru, gdzie odbyły się koncerty w góralskim klimacie. Była już orkiestra dęta Czesława Grenia, teraz mamy rodzinną grupę pieśni i tańca Kotarzanie. Po niej będzie gra na trąbicie. Zobaczycie, co to fajnego. Później koncert Turnioków, takiej znanej kapeli folk rockowej. I później już festyn do Białego Rana z zespołem Johnny Band. Ta radość, która jest w nas, tą radością się dzielimy. Ta piękna ludowa tradycja, ludowa muzyka i tradycja jest wartością dodaną, która sprawia, że wszyscy chcą w tym uczestniczyć. Jednym z punktów programu było również rozpalenie ogniska na wzgórzu. Górale rozpalali w Noc Świętojańską ogniska na polanach, które znajdowały się na szczycie gór, i te ogniska zwane watrami musiały być tak duże, żeby było widać z jednego gronia na drugi groń to ognisko. I prześcigali się w tym, kto większą watrę zapali. Noc Świętojańska jest już tradycją, która dla mieszkańców gminy Brenna jest bardzo ważna. Czym dla mieszkańców jest Noc Świętojańska?
choć wiem, że większość nocy... Oj, myślę, że jak dla wszystkich jest magiczną nocą. Nie wiem, w tej chwili już chyba nie szukają złota, jak kwitnie kwiat paproci, ale jest to, wiadomo, noc magiczna. Rano robiliśmy wianki, no bo to tradycja była wianki. Niedawno byliśmy w kościele, jutro, wiadomo, odpust parafialny, też trzeba iść do kościoła. No a teraz będzie zabawa. Jesteśmy od Pszczyny, przyjechaliśmy, tu jeździmy już co od 10 lat. Na pewno tu przyjedziemy jeszcze wiele razy. Czy jest coś, co wam się najbardziej podoba? Wszystko. Noc świętojańska trwała do białego rana za sprawą festynu, który rozpoczął się tuż po północy. Wydarzenia w Brennej za każdym razem cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, którzy licznie odwiedzają gminę w ciągu całego roku. Ej, porusały, koło radia.